Hej, z tej strony Michał. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o jednych z najbardziej wartościowych grzybów w Polsce, czyli o borowiku szlachetnym i borowiku sosnowym. Zapraszam do oglądania. Borowik szlachetny, potocznie nazywany prawdziwkiem, występuje w lasach zarówno liściastych, jak i lasach mieszanych, często pod świerkami, sosnami i bukami, od czerwca aż do listopada. Często występuje przy leśnych ścieżkach i na obrzeżach lasów. Kapelusz borowika szlachetnego o delikatnym orzechowym aromacie dorasta niekiedy nawet do 20 cm średnicy. Ma barwę od jasnej do ciemnobrązowej. Kapelusze młodych borowików najczęściej są jaśniejsze od starych egzemplarzy. Są półkoliste, a kapelusze starszych grzybów są płaskie lub poduchowate. Rurki u spodu jego kapelusza przechodzą od koloru białego w młodych borowikach do koloru żółto-zielonkawego w starych egzemplarzach. Trzon borowika szlachetnego, również dorastający dużych rozmiarów, 20 cm wysokości, jest masywny, w młodych borowikach bulwiasty, potem stopniowo wydłuża się i zwęża. Jest koloru białego, szaro-białego i piaskowego. Jest pokryty, co charakterystyczne, białą lub jasno-brązową siateczką. Borowik szlachetny bywa mylony z gorczakiem żółciowym, który ma przeciwieństwo do prawdziwka różowe rurki, które pod naciskiem przebarwiają się na kolor różowo-brązowy. Ma też gorzki, piekący smak i słaby, nieprzyjemny zapach. Jest także mylony z innymi borowikami. Kiedy chcemy się upewnić, czy grzyb, który zebraliśmy, jest prawdziwkiem, oprócz wymienionych wskazówek możemy go naciąć. Prawdziwek nigdy się nie przebarwi. Można go również pomylić z jadalnym podgrzybkiem brunatnym, którego łatwo poznać po tym, że jego pory po uciśnięciu przebarwiają się na niebiesko. Jednak zawsze, gdy nie jesteśmy pewni, jakiego grzyba znaleźliśmy, powinniśmy zrezygnować z jego spożycia. Prawdziwek to jeden z najcenniejszych grzybów, który w przeciwieństwie do wielu grzybów posiada zarówno wartościowy trzon i kapelusz. Zawiera cenne składniki odżywcze, witaminy A, B, C, D i E oraz sole mineralne, białka i cukry. Dzięki temu, że w 80% składa się z wody, jest niskokaloryczny, dzięki czemu sprawdza się w różnych dietach. Borowik szlachetny jest prawdopodobnie najbardziej uniwersalnym grzybem, który posiada najwięcej zastosowań w kuchni. Można go spożywać surowego, mrozić, suszyć i marynować. Od siebie polecam przyrządzenie go w śmietanie. Dzięki takiemu przyrządzeniu można idealnie wyczuć jego łagodny smak, który nie jest tłumiony innymi składnikami. Teraz widzicie borowika sosnowego. Jest to rzadko spotykany grzyb w naszych lasach. W Polsce rośnie, jak nazwa wskazuje, pod sosnami zwyczajnymi, a także pod świerkami. Występuje czasem także w lasach liściastych. Swój okaz znalazłem przy sośnie, w towarzystwie olszy i osik. Co ciekawe, w innych krajach jest znajdowany również pod kasztanami jadalnymi, dębami, bukami, a także pod jodłami. Borowik sosnowy preferuje gleby jałowe, piaszczyste i kwaśne. Zbiera się go od maja do października. Jednak najwięcej można go zebrać wiosną i wczesnym latem. Matowy brązowy kapelusz dorasta do 15 cm średnicy. W młodych egzemplarzach są półkoliste, a następnie wypukłe. Rurki pod kapeluszem mają barwę od białawej przez żółtą do oliwkowej. Z kolei jego trzon dorasta do 16 cm długości i może mieć 7 cm grubości. Pokryty jest na początku białą siateczką, która z czasem zmienia barwę na brązową. U młodych borowików sosnowych mają kształt beczułki. Stopniowo wydłużając się, zaczynają mieć kształt walca. Podobnie jak borowik szlachetny, borowik sosnowy to wyborny grzyb. Niektórzy nawet twierdzą, że jest on od prawdziwka smaczniejszy. Borowik sosnowy często jest mylony z innymi borowikami oraz z podgrzybkiem brunatnym i goryczakiem żółciowym. Tak samo jak prawdziwek nie zmienia barwy po przecięciu. Borowik sosnowy ma mnóstwo zastosowań w kuchni. Można go jeść zarówno na surowo, jak i po obróbce. Stosowany jest do wielu tradycyjnych dań staropolskich, austriackich i włoskich. Niestety zarówno prawdziwki, borowiki i sosnowe smakują zwierzętom, dla których są one łakomym kąskiem. Często zjadane są przez myszy, chrząszcze, czerwie muchówek i ślimaki. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że poszerzyliście swoją wiedzę na temat prawdziwka i borowika sosnowego. Do zobaczenia.